Kilka dni temu w jednym z licznych wywiadów, jakich udziela covidowy celebryta profesor Andrzej Horban, oświadczył on, że wśród koronawirusowych obostrzeń może znaleźć się również zakaz przemieszczania się. Doradca premiera zdradził wówczas, że jesteśmy bardzo blisko podjęcia takiej decyzji. To z kolei oznaczałoby wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Wszystko wskazuje na to, że Kaczyński będzie miał szansę zostać drugim Jaruzelskim i faktycznie wprowadzić swój własny stan wojenny. Rząd nie kryje się już nawet z tym, że przymierza się do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego o nielegalności obostrzeń, które miało miejsce 16 marca, nasz polskojęzyczny rząd, usiłujący wprowadzać prawo rozporządzeniami, znalazł się w kłopocie. Problem prawny władz stał się teraz jeszcze większy niż zwykle, ponieważ po prostu nie można stanowić prawa w taki sposób, bo nie będzie ono legalnie obowiązujące. Rząd Morawieckiego od ponad roku łamie wszystkie reguły, szczując obywateli na siebie i strasząc ich swoimi siepaczami z policji, wojska i sanepidu, którzy bezmyślnie wykonują nielegalne rozkazy. Prawda jest jednak taka, że król jest nagi i obecnie pisowskim politykom najzwyczajniej w świecie brakuje narzędzi do trzymania nas w areszcie domowym. Bez wprowadzenia stanu wyjątkowego nie mogą nas ponownie pozamykać. Przed rokiem nie zrobili tego tylko dlatego, że musieliby wtedy płacić odszkodowania zamkniętym przez nich firmom. Jest zresztą też druga kwestia, ponieważ według polskiego prawa stan wyjątkowy nie może być dłuższy niż 90 dni. Natomiast jego przedłużenie jest możliwe tylko raz na czas nie dłuższy niż 60 dni. Można więc założyć, że jest to ostateczność, a nasi rządzący nie chcieli go wprowadzić, bo nie mogliby kontynuować zamordyzmu w nieskończoność. Niestety, ale nie sposób przewidzieć, co takiego nasz będący na bakier z prawem rząd wymyśli, aby uniknąć płacenia odszkodowań. Jest niemal pewne, że podejmą taką próbę, a prawnicy powinni mieć już gotowe pozwy o odszkodowanie w imieniu firm, którym zabroniono działać. Jeżeli wprowadzono by stan wyjątkowy, należałoby więc składać je natychmiast. Rządzący zdają sobie z tego sprawę, a gniew społeczeństwa rośnie każdego dnia. Ludzie coraz częściej ignorują rządowe obostrzenia. Działają już nieliczne knajpy, toczy się życie jakby obok powszechnych covidowych nonsensów. Frustracja społeczeństwa każdego dnia się pogłębia, a póki co brakuje jakichkolwiek alternatywnych narzędzi, za pomocą których nasi możnowładcy mogliby uzyskać uprawnienia równe stanowi wyjątkowemu. Gdyby natomiast wprowadzono go w życie, wreszcie mogłoby nastąpić legalne ograniczenie wolności obywatelskich, wliczając w to legalne zakazanie zgromadzeń oraz legalną możliwość cenzury i zamykania ust niepokornym dziennikarzom. Stan wyjątkowy w czasach pisowskiego reżimu to z całą pewnością nie będą przelewki. Na nasze nieszczęście, wszystko wskazuje na to, że mimo wszystko zbliżamy się do takiego momentu. A o tym, czy na Wielkanoc wojsko zostanie wyciągnięte na ulicę, przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.